Wszystko jest już gotowe, więc podłączę maszynę, komputer. Maszyna już pracuje, komputer też jest uruchomiony. Na folderze widać, na pulpicie widać folder, który został wcześniej stworzony, kiedy konfigurowałem za pierwszym razem, na tym materiale, który niestety już nie istnieje. Usunę to wszystko, po prostu nagramy to jeszcze raz, skonfigurujemy to jeszcze raz. I więc przechodzimy do zakładki CNC i Step Config Wizard. Start Forward. Tym razem również nie będę nic kombinował, jeżeli chodzi o jakieś szczególne ustawienia. Przełączę na razie na milimetry. Nie podaję wartości skoków śrub i tym podobnych. Pin pierwszy to będzie nasze włączanie i wyłączanie pompy. Mamy do wyboru mgiełkę, float, czyli po prostu z pompy właśnie. Więc wybieramy float pump, coolant float. Tutaj musimy wszystko zamienić. Tak jest w tych ustawieniach. Przynajmniej w mojej maszynie. Ok, to są nasze unused. To jest dla czwartej osi. I tak. Spindle PWM to będzie właśnie nasz pin 16. A pin 14 to będzie nasze spindle on. Czyli przekaźnik powinien działać, a spindle PWM powinien sterować obrotami. Na razie na sucho zobaczymy. Aha, i oczywiście pod pinem 10 zrobimy stop in, czyli przełącznik bezpieczeństwa. Forward, forward i teoretycznie tutaj muszę ustawić mikrokroki. U mnie jest to 16. Tych parametrów nie będę dotykał. I teoretycznie teraz już maszyna powinna wykonać pierwsze ruchy. No, wszystko działa poprawnie. Ok. Teraz oś Y. Też tylko zmienię mikrokroki. Ok. Forward Z axis. 16. Test this axis. Oś Z też już działa poprawnie. Więc następne to jest właśnie ustawienie spindle. I tutaj będę musiał zrobić małą przerwę. Jeszcze raz sięgnąć do poradników na internecie, które znalazłem na temat tych ustawień. Więc jest to poradnik, który znalazłem na internecie, jest ogólnie dostępny pod nazwą sterowanie prędkością obrotową Linux CNC, jakoś tak, więc zasugeruję się tym, co jest tutaj. Speed 1 to jest jakby to, co ja chcę, czyli 0. Górna u mnie to będzie docelowo, zamierzam. Używam silnika 2830, więc przełożenie będę miał wstępnie około dwukrotnie, czyli ile to będzie? 5660. PWM1 05, PWM2 1. Cykle to jest niedostępne. Forward, almost done, done, yes. No i zobaczymy, czy wszystko działa. Na razie
Na razie zobaczymy, czy przełączniki działają. O, nie mogę go odhaczyć, więc chyba nasz przycisk bezpieczeństwa już działa. O, czyli to będzie nasz już grzyb załączony, wyłączony. Fajnie, więc muszę go odhaczyć. Więc maszyna jest już włączona. Zmienię trochę jog speed i zobaczymy, czy wszystko działa. Ok. Super. I teoretycznie, o, kiedy przełączam stop, słychać wyraźne włączenie przekaźnika, czyli będziemy mogli sterować włączaniem i wyłączaniem falownika. Super, więc następna rzecz, którą muszę zrobić, to już podłączyć moduł spindle control i zobaczymy, jakie sygnały wysyła do, na razie, multimetru. Zobaczymy, czy wszystko działa. Muszę podłączyć zasilacz, żeby miał swoje napięcie podawane. Pin już jest sprawny, więc multimetr i działamy. Podłączyłem już zasilanie do modułu spindle control, więc teraz podepnę się pod przewody. Ok. Teraz ustawimy sobie pomiar napięcia. Zobaczymy, co się zmienia. Wartości się zmieniają. Ruch jakiś jest. Nie wiem, czy może rozdzielczość jest nie ta. Ja. Ok, instrukcja obsługi. Po chwili ekscytacja zamieniła się w irytację. Naprawdę próbowałem chyba przez godzinę, jak wszystko dobrze skonfigurować. Problem pojawił się na etapie konfiguracji wrzeciona. Dopiero teraz znalazłem przynajmniej coś, co działa na chwilę dla mnie. To znaczy, stosowałem się do ustawień znalezionych w poradniku. Doszedłem do tego, że moduł Spindle Control z EBMI działa na 10 000 Hz, więc dopiero ta rozdzielczość pozwoliła na uzyskiwanie jakichkolwiek wyników na multimetrze. Niestety problem pojawił się taki, i go zaraz pokażę, że kiedy wpisywałem maksymalną prędkość, i tak jak tutaj, wypełnienie powinno być 1.0, to powinna mi się ta prędkość pojawiać jako 100%. Niestety. Co się dzieje, kiedy włączę wrzeciono? Słyszymy kliknięcie, znaczy, że działa. I zaczynam
zwiększać prędkość obrotową. Teraz dochodzę dopiero do 3000. O, i teraz mam 3000. Prędkość obrotowa, teraz mam 2800, czyli tak naprawdę szczyt, który osiągamy na tym multimetrze. A w momencie, kiedy przekraczam 3000, czyli połowę zakresu, wszystko zaczyna maleć. Więc nad tym najdłużej się głowiłem. Więc rozwiązanie na razie, jakie znalazłem, to po prostu ponowna rekonfiguracja. I ustawienie zakresu na pół. I przynajmniej na razie to wszystko jakoś działa. Już mamy teraz 1500, 1600, 3000, czyli przekroczyliśmy dopiero połowę, 4800 i 6000, czyli osiągał 9,4 V. Później najwyżej to dostroję. Na razie przynajmniej widzę, że takie jakie obroty będziemy osiągać później. Silnik teraz jest w zaokrągleniu 3000, ale będzie przełożenie 1:2, więc tak naprawdę osiągniemy prędkość 6000. Myślę, że poszukam z powrotem serwisówki do falownika i podłączę moduł już po 23-4 falownika i spróbujemy uruchomić to wszystko już z Linuxa. Naprawdę nic ciekawego. Konfiguracja poszła bardzo sprawnie. Przywróciłem wszystkie ustawienia fabryczne. Zmieniłem sterowanie na listwę zaciskową. Tak jak mówiłem, tutaj już możemy załączać kierunek, czyli ze wskazówkami zegara. Wiem, że działa, bo już zwarcie powoduje uruchomieniem się wentylatora. Obroty się nie kręcą, dlatego że znaczy nie ma obrotów silnika, dlatego że jeszcze nie ma ich co zadawać, więc za chwilę podłączę moduł spindle control. I oczywiście muszę jeszcze sprawdzić, teraz póki Linux jest podłączony, gdzie właśnie podłączyć już te kable, żeby móc uruchamiać falownik za pośrednictwem Linuxa. Więc zrobię to już teraz od razu. Do tego celu użyję miernika. Czyli tak naprawdę tutaj wiem, że mam pompę, a tutaj mam, tak, teraz jest pompa, tak, pompa, a tutaj obroty wrzecione, więc od razu już to zrobię. Ok. Działa. Działa. Ja może jeszcze być potrzebny. No to podłączamy moduł. Zasilanie.
działa? Haha, działa. Prawda, nie wiem na razie. Okej, osiągnęliśmy jakieś 26 Hz, czyli połowę zakresu, mamy 3000 obrotów, więc wygląda, że moje ustawienie na pół PWM poskutkowało. Zobaczymy, czy dojdziemy do 6000, czyli do 3000 znamionowych silnika. W 6000 mamy jakieś 48 Hz, to będzie trzeba dostroić. No teraz ciekaw jestem, co się stanie. O, już spada. No jest to co najmniej dziwne dla mnie. Ale w gruncie działa. Zobaczymy, czy teraz z komendami będę mógł komendami włączać i wyłączać silnik, czyli M03, M05, zobaczę, czy... M03S3000. No i super, a teraz S6000. M05. Wyłączamy. No i jeszcze grzyb bezpieczeństwa. Jakby nie patrzeć, sukces. Udało nam się podłączyć frezarkę do komputera. Sterujemy maszyną za pomocą Linuxa CNC. Również regulacja obrotów. Pełen sukces. Moduł spindle control nie zaprojektowany do sygnału PWM. Dał radę. Również splitter sygnału. Jestem zadowolony z jego i wykonania, i efektów pracy. Na pewno w następnym odcinku skupię się na precyzyjnym dostrojeniu wszystkiego. Poszukam więcej informacji, jak ewentualnie zmienić w komendach Linuxa górny zakres obrotów, żeby jakoś go zablokować. Może to wystarczy, żeby wszystko funkcjonowało poprawnie. Jeżeli macie jakieś rady dotyczące tego, chętnie dowiem się w komentarzach. Również w następnym odcinku wpiszemy już poprawne właściwości, jeżeli chodzi o skoki śrub i tym podobne. Pomierzymy wszystko, zobaczymy, czy ma maszyna ewentualnie backlash na śrubach kulowych i tym podobne. Również w warsztacie mała zmiana. Do tej pory za mną stała zielona tokarka, był to MAS SN20A. Chyba 1950 rok produkcji. Tokarkę już sprzedałem, na szczęście w pomieszczeniu obok czeka już jej następca. Trochę nowsza maszyna, polskiej produkcji. I bardziej dopasowana do tego warsztatu. Na pewno poświęcę jej dodatkowy odcinek. Tymczasem zachęcam do śledzenia postępów prac i trzymajcie się. Do zobaczenia.